Czy potrafisz rozpoznać banknoty pochodzące z różnych krajów? Gość naszego programu ma 60 sekund, żeby odgadnąć nazwę waluty i kraj pochodzenia banknotu, którego elementy pokazujemy w animacji. Czy odgadniesz szybciej od niego? W tym odcinku zgaduje z nami Mantas Czesnauskis, jeden z filarów koszykarskiego teamu Energii Czarnych Słupsk. Widzę właśnie jakąś jak piłka trochę koszykówki, ale znika. Widzę po angielsku napis 20, to może być będzie 20. O, pojawi się słoń na lomce. Gdzieś tam piłka tam nisko. O, drugi słoń, trzeci. Jakaś rodzina słoni. Może afrykański jakiś to będzie. Bo to jest jakieś skojarzenie. Trąba słonia duża. Duży słoń jakiś pojawi się dalej, wzory. No, pewnie to będzie z Afryki gdzieś. Ciężko by nie powiedzieć, z jakiego kraju, bo nic nie widzę, nie piszę. Słonia głowa, duże oczy. Duży słoń. No, coś napisane, bank, ale nie widać co. Będzie ciężko zgadnąć. Ale myślę, że to na pewno jest jakieś pieniążki afrykańskie. Widzimy co dalej. Jakieś wzory. Gdzieś rand napisane. Afrykańska rezerwa bank. Nie wiem nawet ile to jest. A, 20 rand. 20 jakiej waluty? 20 randów pochodzą z RPA, z Republiki Południowej Afryki. Pierwszy raz widzę takiego. Kawał drogi. Pewnie 20 rand, nie wiem ile to jest normalnie, ile to jest pieniążków. Musiał w internecie poszukać, żeby się dowiedzieć. Poszukam. Wybierałeś do Afryki, czy wybierałeś? Nie, w Egipcie byłem jednym. To jest jeden kraj, którym byłem w Afryce. Mantas ma Egipt odhaczony na swojej liście podróżniczej, ale przed nim jeszcze wiele miejsc do odkrycia w Afryce. A czy Wam udało się rozpoznać 20 randów południowoafrykańskich? Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, subskrybujcie proszę kanał Cinkciarz TV. Gorąco zapraszam też do obejrzenia innych epizodów quizu walutowego. Do zobaczenia.